Witam Was serdecznie, nazywam się Joanna Kwiatkowska, pracuję w Bibliotece Wyższej Szkoły Bankowej w Gdyni. Jak wiecie, wszystkie szkoły bankowe działają aktualnie zdalnie. I zapewne część z Was zaczyna się zastanawiać, jak napiszę pracę dyplomową, albo jak przygotuję się do sesji, kiedy nie mogę wypożyczyć książek. Dziś postaram się Wam pokazać, że nasze internetowe zasoby oraz wspólnie zgromadzone źródła pomogą Wam przy przygotowaniu się do egzaminu oraz przy pisaniu pracy dyplomowej. Bardzo zachęcam Was do zapoznania się ze wszystkimi bazami, ponieważ ilość publikacji, jaką możecie na nich znaleźć, jest naprawdę imponująca i myślę, że każdy z Was odnajdzie tam książkę dla siebie. Aby mieć dostęp do naszych zasobów internetowych, musicie mieć założone konto biblioteczne. Aby je założyć, musicie wejść na naszą stronę główną Wyższych Szkół Bankowych. W górnym rogu wybieracie miasto, w którym studiujecie. Ja pozostanę przy Gdyni. Następnie w strefie studenta wyszukujecie zakładki biblioteka, a tutaj zakładki katalog. Poniżej jest odnośnik do naszego katalogu bibliotecznego, w którym możecie założyć swoje konto. Na dole jest opcja Zarejestruj się. Kiedy rozpoczynacie rejestrację, pamiętajcie, aby w drugim kroku w rodzaju dokumentu wybrać legitymację, natomiast jako numer dokumentu wpisać Wasz numer albumu. Jeżeli jesteście pracownikami albo słuchaczami studiów podyplomowych, no to zostajecie przy tej opcji z dowodem osobistym. Pamiętajcie, aby po zakończonej rejestracji napisać do nas maila, a my aktywujemy Wam konto. Najważniejsze jest, abyście podali w mailu swoje imię, nazwisko oraz numer albumu. Jeżeli macie jakieś problemy z logowaniem się, również się z nami skontaktujcie, służymy wszelką pomocą. Kiedy macie już aktywne konto, możecie zacząć korzystać z naszych internetowych zasobów. Znajdziecie je w zakładce Zasoby. Kiedy klikniecie w dowolną z baz, Waszym oczom ukaże się takie oto okienko. Logujecie się do niego w taki sam sposób jak do katalogu bibliotecznego, czyli Waszą nazwą użytkownika będzie login z katalogu, natomiast hasło to te, które ustaliliście w trakcie rejestracji. Teraz pokrótce mówię kilka baz. Skupię się na tych, które są aktualnie najczęściej przez Was odwiedzane oraz na takich, które wymagają jeszcze kilku kroków poza samym logowaniem przez sieć HAN. Może zacznę od e-book Libra, ponieważ ostatnio pojawiło się u nas sporo nowości z różnych dziedzin. I tak prezentuje się właśnie e-book. Pamiętajcie, aby mieć zaznaczoną opcję publikacji, do których mam dostęp. Jeżeli mniej więcej orientujecie się, czego szukacie, czyli znacie część tytułu albo autora, przejdźcie od razu do opcji wyszukiwania. I tutaj za pomocą któregoś z wariantów wyszukać tej książki, której szukacie. Natomiast jeżeli szukacie książek z konkretnego tematu, to wpiszcie jedno słowo, które opisuje bardzo dobrze Wasz temat. Ja w tym przypadku wpiszę akurat zarządzanie, żeby pokazać Wam jeszcze inne opcje, które e-book nam oferuje. Jak widzicie, w tym momencie wyszukało nam prawie 1500 publikacji. No jest ich troszeczkę za dużo, ale spójrzcie z lewej strony, możemy sobie wybrać kategorie. Czyli mnie interesują nauki ekonomiczne, więc wchodzę w to. Następnie widzicie, że pojawiają się nam jeszcze bardziej zawężone kryteria do wyszukiwania. Ja na przykład jestem zainteresowana zarządzaniem zasobami ludzkimi, więc szukam czegoś odpowiedniego. I jak widzicie, w tym momencie e-book wyszukał nam tylko 45 pozycji. Jestem przekonana, że z tych książek wybierzecie już coś dla siebie. Teraz chciałabym Wam pokazać platformę, która cieszy się bardzo dużą popularnością. Jest to platforma Nazbi. Działa ona na zasadzie wirtualnej biblioteki. Możecie wypożyczyć książki na 2 tygodnie. Są to e-booki oraz audiobooki. Teraz chciałabym Wam pokazać, w jaki sposób otrzymać dostęp do Nazbi, ponieważ wymaga to pewnych kroków. Przechodzimy do Zaloguj się. Dołącz już dziś. Teraz Waszym oczom ukaże się panel rejestracyjny. Bardzo proszę, abyście go wypełnili. Kiedy to zrobicie, otrzymacie maila aktywującego konto. Po aktywowaniu konta wróćcie na naszą stronę WSB i tam w zasobach przejdźcie bezpośrednio do Nazbi. Teraz wyszukam jakąś książkę po haśle, przykładowo algorytmy. Pamiętajcie, aby mieć zaznaczoną opcję wykupiona oferta.
ponieważ wtedy pokażę Wam się książki, które mamy dostępne w naszej bibliotece. Spójrzcie tutaj, jest pokazana ilość egzemplarzy oraz czas, na jaki możecie daną książkę wypożyczyć. W takim razie wypożyczymy sobie pierwszą książkę i ona wtedy ląduje na Waszej półce. Możecie wypożyczyć do 10 książek w tym samym czasie. Teraz pokażę Wam bardzo rozbudowaną platformę. Jest to platforma EBSCO. Możecie w niej znaleźć ponad 172 tysiące różnych publikacji. Kiedy klikniecie w link do EBSCO, Waszym oczom ukażą się trzy wyszukiwarki. Ja skupię się na tej pierwszej. Teraz Waszym oczom ukażą się bazy, z których korzysta EBSCO podczas wyszukiwania publikacji. Możecie je dowolnie dodawać albo odejmować, to już zależy od Was. Pamiętajcie, aby w tym momencie wybrać w opcjach wyszukiwania pełny tekst. Generalnie EBSCO jest anglojęzyczną stroną, natomiast możecie tam znaleźć także publikacje po polsku, ale jest ich zdecydowanie mniej. Kiedy pokażą się Wam już wyniki, możecie po lewej stronie nieco zawęzić kryteria, między innymi datę publikacji. Poniżej są też inne opcje, czyli na przykład język, temat, publikacja. Teraz pokażę Wam, jak można dostać się do książki. Widzicie, są tutaj trzy opcje. Pełny tekst PDF, pełny tekst EPUB oraz pełne pobranie. Jeżeli interesuje Was oglądanie książki wyłącznie poprzez przeglądarkę, wchodzimy w opcję pełny tekst PDF. Wtedy Waszym oczom ukazuje się cała książka. Możecie bezpośrednio przechodzić do różnych rozdziałów. Natomiast jeżeli interesuje Was całe, pełne pobranie, klikacie w prawym górnym rogu w ikonkę i wtedy pokazuje Wam się taka informacja, że aby wypożyczyć książkę, musicie mieć założone konto. W związku z tym przechodzimy do założenia konta. I tak, przechodzimy do opcji Utwórz konto. Możecie zarejestrować się w tradycyjny sposób lub poprzez konto Google. Kiedy jesteście już zalogowani, możecie bezpośrednio przejść do pełnego pobrania. Wtedy Waszym oczom ukazuje się taka oto informacja. Spójrzcie na ilość dni, na ile możecie wypożyczyć książkę. Jest to aż 45 dni, natomiast możecie wybrać na taką ilość, na jaką potrzebujecie. Możecie też wybrać format pobrania, PDF lub EPUB, jeżeli wolicie mieć książkę na swoim zdalnym urządzeniu. Musicie też zaznaczyć opcję, że posiadacie program Adobe Digital Editions i bierzecie pełne pobranie. Wtedy książka zostaje wypożyczona i pojawia się na Waszym pulpicie. I teraz w tym momencie pamiętajcie, aby przejść do opcji pobrania tego programu, ponieważ jest to dość ważny krok. W momencie, kiedy klikniecie w ten link, zostaniecie przeniesieni na stronę, z której możecie pobrać program. W momencie, kiedy już autoryzujecie program, możecie pobrać Waszą książkę i otworzyć ją w tym programie. Znajduje się ona wtedy na Waszej półce. Ostatnia baza, jaką chciałabym Wam dzisiaj przedstawić, jest to baza Scopus. Jest to największa baza streszczeń oraz cytowań. Na początku dostajecie taką informację, że możecie założyć konto, ale nie jest ono wymagane. To teraz przechodzimy do wyszukiwania. Pamiętajcie, że bardzo ważne jest, aby w tym momencie zaznaczyć opcję Open Access, ponieważ ona pokaże Wam wszystkie publikacje, do których mamy dostęp. Kiedy klikniecie w interesujący Was artykuł, Waszym oczom ukaże się jego streszczenie, a poniżej możecie znaleźć inne książki bądź artykuły, w których ten, którego szukacie, jest cytowany. Jeżeli interesuje Was pełen tekst tego artykułu, wtedy musicie wybrać opcję Download. I jak widzicie, Scopus prosi nas o to, by dodać do naszej przeglądarki swojego menedżera, który ułatwi nam przeglądanie danej książki. Kiedy dodacie już menedżera do swojej przeglądarki, możecie bezpośrednio przejść do opcji Download i wtedy interesujący Was artykuł bądź książka zostanie pobrany na Wasze urządzenie. Przy każdej z baz znajdują się opisy informujące o tym, co możecie w niej znaleźć oraz krótkie filmy instruktażowe. W zakładce Zasoby możecie także znaleźć otwarte zasoby elektroniczne, do których nie trzeba się logować poprzez sieć HAN. Tutaj są dwie bazy,
które właśnie nie wymagają tego logowania. Natomiast ja chciałabym się skupić na liście otwartych źródeł, które udało nam się zebrać. Kiedy przejdziecie do otwartych zasobów, waszym oczom ukażą się linki, które będą was przekierowywać do polskich oraz międzynarodowych bibliotek cyfrowych, które udostępniają część swoich publikacji za darmo. Ponadto możecie tutaj znaleźć wszelkiego rodzaju słowniki, encyklopedie czy archiwa, ale także różne bazy danych albo serwisy tematyczne, które starałyśmy się poukładać według konkretnych tematów. Kiedy klikniecie w interesujący Was link, przeniesie Was na stronę, której szukacie. W moim przypadku jest to przegląd policyjny. Na początku widzicie, jest informacja o czasopiśmie, natomiast nieco niżej znajduje się archiwum. Wybiorę rok 2019, ponieważ jest to ostatni z dostępnych numerów. Weźmiemy sobie numer drugi. I tutaj widzicie wszystkie artykuły znajdujące się w tym numerze. I bezpośrednio możemy kliknąć w dany artykuł i on ukazuje nam się w PDF-ie. Możemy go również pobrać na nasze urządzenie. Na koniec chciałabym jeszcze wspomnieć o akademice i pokazać, że możecie z niej korzystać zdalnie, będąc w domu. Możecie korzystać w domu z publikacji, które nie są chronione prawem autorskim oraz tych, które są licencjonowane. Spróbujemy teraz wyszukać jakąś publikację, żebym mogła Wam pokazać, w jaki sposób działa akademika. I to, co jest teraz najważniejsze, to musicie zaznaczyć dostęp, czyli dostęp publiczny. Wtedy wszystkie te publikacje, które się pokazują, są dla Was otwarte i dostępne. Pamiętajcie, że dostępne publikacje mają taką zieloną kropeczkę. I proszę bardzo, macie dostęp do książki, możecie ją swobodnie przeglądać. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania lub potrzebujecie pomocy, możecie się z nami skontaktować poprzez zakładkę Kontakt na naszej stronie wsb.pl. Życzę Wam bardzo dużo zdrowia, trzymajcie się i do zobaczenia w bibliotece!